33 projekty mieszkańców wpłynęły do magistratu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Głosowanie nad tymi pozytywnie zweryfikowanymi rozpocznie się już w niedzielę 24 października. Wszystkie zgłoszone projekty zostały poddane ocenie Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Po weryfikacji odrzuciliśmy 11 projektów małych, 3 projekty duże. W tym momencie mamy na placu boju, że tak to nazwę, bo to będzie walka o głosy mieszkańców. Mamy 19 projektów, 6 dużych i reszta to małe projekty. Małe projekty to projekty do 20 tysięcy złotych. Ich koszt szacunkowy tyle powinien wynosić. I tutaj mamy mnóstwo projektów dotyczących siłowni, osiedlowych, dotyczących placów zabaw, ale także małe takie było odwodnienie na niektórych drogach miejskich i tego typu przedsięwzięcia. Czego natomiast dotyczą projekty duże, czyli te, których realizacja przekracza kwotę 20 tysięcy złotych? Jest projekt duży dotyczący wszystkich osiedli, który mówi o ciągach pieszych, a więc nie tylko chodniki, ale także przejścia, odwodnienia w różnych miejscach na osiedlach, które no, sprawiają kłopoty mieszkańcom i to jest taki dosyć duży projekt dotyczący zmian w mieście, ale też mamy projekt ponownie złożony o wodach siarczkowych, o wykonaniu otworu eksploatacyjnego, ale także inne projekty dotyczące rozwoju miasta. W tym roku głosowanie na projekty rozpocznie się 24 października i potrwa do 5 listopada. Głosować będzie można w sposób tradycyjny. Na każdym osiedlu uruchomione zostaną punkty, w których będzie można oddać głos. Głosować będzie można też internetowo. Specjalny system informatyczny znajduje się na stronie wyświetlonej na ekranie. Oczywiście każdy mieszkaniec może tylko raz głosować. Jeżeli wybierze formę papierową, to już nie może elektronicznie i na odwrót. Głosowanie elektroniczne będzie weryfikowane oczywiście, ale to każdy mieszkaniec, który będzie chciał zagłosować elektronicznie na platformie specjalnej do tego stworzonej, będzie musiał podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podać numer telefonu, na który otrzyma kod weryfikacyjny do wpisania na tej stronie, aby móc oddać swój głos. Głosujemy poprzez wybór jednego projektu dużego i jednego małego, wybierając te, które najbardziej nam odpowiadają, które uważamy, że warto zrealizować w kolejnym roku. Pomysłodawcy projektów, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji, mogą odwołać się od decyzji w terminie do 7 dni od dnia podania do wiadomości publicznej listy projektów. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.